Panie Marszałku, Wysoka Izbo, otóż artykuł 186 Konstytucji mówi, że Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Więc pytam, co zrobiliście w tej sprawie? Jakie działania podejmowała KRS w ostatnim roku i ostatnich latach, żeby wykonywać ten podstawowy konstytucyjny obowiązek? Czy jak broniliście sędziów, którzy byli karani dyscyplinarnie? Czy zabieraliście głos w tej sprawie? Czy zwracaliście się do rzecznika dyscypliny o jakieś stanowiska? Na jakiej podstawie karze sędziów? Co zrobiliście, żeby bronić sędziów i niezawisłości sędziowskiej? Czy tylko dbaliście o własne etaty? Bo o to mam kolejne pytanie. Ilu z was ubiega się o awanse? Ilu z was wnioskuje samych do siebie, żeby poprawić sobie byt i awansować do sądu wyższego szczebla? Ilu z was chce być w sądzie okręgowym, apelacyjnym czy w sądzie najwyższym? Bo to jest granda, że sędziowie, członkowie KRS-u ubiegają się sami do siebie o to, żeby awansować. I ile jest wakatów sędziowskich? I co zrobiliście w aferze hejterskiej? Co zrobiliście, żeby bronić godności sędziów? Bardzo proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję serdecznie, panie pośle.